Witajcie na kanale Zakazany Ogród. Dziś zapraszam Was na odcinek z przepisem na wyjątkowe, ekstremalnie szybkie ciasto, które zrobicie w 5 minut i w 5 minut zniknie. Ciasto truskawkowe, ale możecie go także wykonać z innymi owocami jagodowymi. Zapraszam. Myślę, że każdy z nas kocha takie przepisy, które naprawdę można szybko zrobić i to są też takie super przepisy właśnie, żeby codziennie je móc wykonać, albo jak wpadną nieoczekiwani goście. Słuchajcie, to jest mój zeszyt z przepisami, które prowadzę od roku 2000. No zobaczcie, ile on ma już lat. I tu jest właśnie przepis na ciasto, które robię regularnie. Słuchajcie, jest to bardzo prosty skład i od razu Wam go przeczytam. Jest 5 jajek, 1,5 szklanki cukru, 3 szklanki mąki, 3/4 margaryny bądź masła, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, kilka kropelek ekstraktu waniliowego, no i oczywiście owoce. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to oczywiście utrzeć jajka z cukrem. To jest też bardzo fajne, że nie potrzebujemy do tego przepisu nie wiadomo ilu naczyń. W zasadzie bierzemy po prostu 5 jajek, wybijamy i ucieramy właśnie z 1,5 szklanki cukru. Zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz i jaką pojemność macie szklanki, ponieważ te stare przepisy to jest taka szklanka, która miała około 200 ml. Ja mam taką szklankę i ona mi właśnie zawsze służy do tego, żeby sobie odmierzać pojemność takich właśnie przepisów. Jeżeli daję 1,5 szklanki, to szklanka jest właśnie takiej pojemności, czyli nie jest podsypana do samej góry. Ale to jest fajne w tym przepisie, że jak coś Wam się więcej sypnie, to też nic się takiego nie stanie. Moje jajka już utarte i na początku dodajemy wszelkie składniki, które są płynne. Więc w tej chwili powinniśmy dodać 3/4 margaryny. Margarynę musicie sobie wcześniej roztopić i ostudzić. Ja robię to w mikrofalówce, dzięki czemu tak naprawdę przyspieszam sobie ekstremalnie ten przepis. A 1/4 margaryny, która mi została, zostawiam do wysmarowania formy. Dodajemy kilka kropli naturalnego aromatu waniliowego. Ja to bardzo lubię, ale możecie też dodać trochę cukru waniliowego, jeżeli nie macie aromatu waniliowego. Ponownie wszystko mieszamy. I teraz dodajemy już tylko 3 szklanki mąki. Z mąką podobnie wykorzystujemy właśnie takie 200 ml szklanki i nie nasypujemy ich do samej góry. 3 szklanki mąki do środka, do tego 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia i ponownie delikatnie ubijamy. Gdy ubijacie to ciasto, to tak naprawdę nie chodzi o to, żebyście bardzo długo to robili, bo ono później nie będzie takie fajne, lekkie, puszyste, tylko chodzi o to, żeby się połączyły te składniki. Więc na dobrą sprawę powiem Wam, że kiedyś robiłam je nawet mieszając je widelcem i też wyszło. No i zobaczcie. Ciasto ma taką konsystencję, jest to takie jak bardzo gęste ciasto naleśnikowe. I w zasadzie to jest praktycznie tyle. Teraz przechodzimy do wyłożenia go na tortownicę i do włożenia owoców. Tortownicę warto naprawdę dokładnie wysmarować sobie właśnie margaryną bądź masłem. Zarówno w przypadku margaryny, jak i masła to ciasto wychodzi naprawdę rewelacyjne. I zobaczcie, tak naprawdę zostaje już nam tylko przełożenie tego ciasta do tortownicy. To, co lubię najbardziej właśnie w tym cieście, to jest fakt tego, że po pierwsze zawsze mamy te składniki w domu, a przynajmniej większość czasu, a po drugie jest ono naprawdę proste i ono jest takie, wiecie, smaczne, niezobowiązujące, pasuje do wszystkiego, jest świetne z kawą, jest świetne do śniadania. Coś po prostu ekstra, wow, prostego i dobrego. Teraz wystarczy rozprowadzić to ciasto trochę po tortownicy, żeby ono się naprawdę fajnie ułożyło. Jeżeli wyszłoby Wam za gęste, to możecie dodać trochę jogurtu naturalnego do tego ciasta i ono też wyjdzie super i wyjdzie takie, powiedziałabym, nawet bardziej mokre.
Ja to się śmieję, że to jest takie, wiecie, ratowanie wtedy trochę ciasta, ale zdarzyło mi się kiedyś, że zrobiłam to ciasto, dosypując w ogóle takich słodkich chrupek śniadaniowych, takich właśnie kółeczek i jakichś takich płatków różnych i wyszło ekstremalnie dobre. Nie miałam wtedy owoców, a potrzebowałam coś na szybko dobrego. I teraz tak naprawdę zostało nam włożenie truskawek do ciasta. Ja przeważnie staram się truskawki dzielić na pół i bardzo delikatnie wkładam sobie je tak, żeby leciusieńko się zanurzyły. Tworzę sobie jakiś taki fajny po prostu wzorek, taki, żeby to ciasto lekko z niego wychodziło. No to działamy. Myślę, że fajnie sobie będzie tak trochę pogadać przy tym wkładaniu, słuchajcie, truskaweczek. To wkładanie truskaweczek możecie też, że tak powiem, zlecić dzieciom. Niech Wam trochę pomogą. Natomiast to ciasto też super jest z cukrem pudrem później na wierzchu. Ja bardzo lubię właśnie, jak ono delikatnie przestygnie, ale jeszcze jest ciepłe. Lubię jest ciepłe ciasto. Lubię właśnie dodać wtedy cukru pudru. I co jest fajne, ono też niesamowicie super pachnie. Przyjemnie się go robi. Zresztą jak powiedzieć, że się nieprzyjemnie robi rzeczy, które prosto i zawsze dobrze wychodzą. To jest taki, wiecie, takie ciasto pewniak. Ja myślę, że w ogóle każdy w domu ma jakiś taki przepis na proste ciasto. Drożdżowe, jogurtowe, biszkoptowe. To są takie ciasta, które fajnie jest mieć jako przepis stały, taki rodzinny i właśnie wykonywać, komponując je z różnymi owocami lub też nawet z różnymi orzechami lub czekoladą. To naprawdę też super wychodzi. Kiedyś też to ciasto skomponowałam w wersji takiej bardziej, powiedziałabym, exclusive, czyli zamiast cukru pudru użyłam roztopionej białej czekolady. Słuchajcie, wyszło też bajeczne. Można do tego dodać też bitej śmietany z boku i też będzie fantastyczne. To wszystko zależy od tego, jaką wersję chcecie zrobić. Natomiast według mnie ta wersja prosta, którą Wam dzisiaj pokazuję, to jest wersja taka bazowa, którą możecie adekwatnie do sytuacji ubarwiać. Ja najbardziej czekałam na te słodkie truskawki, ponieważ te pierwsze mi się wydają takie trochę kwaskowate. U mnie w domu mój mąż i Amelka po prostu kochają wszelkie, więc wyjadają nawet te kwaskowate. Amelka po prostu w ekspresowym tempie zjada je z tatą, więc codziennie po prostu kupujemy kubiałkę truskawek. I wszelkie rzeczy z truskawkami u nas się fantastycznie sprawdzają. Myślę, że niedługo zaczną się oczywiście dżemy. Moje owoce wyłożone. I teraz tak naprawdę wystarczy, że włożę to ciasto na środkową półkę piekarnika. Temperatura 180 stopni, około 35 do 40 minut. Ja polecam, żeby przy 30 minutach już sobie podchodzić i sprawdzać wykałaczką, czy ciasto jest w środku mokre, ponieważ to wszystko zależy od piekarnika. Ja przeważnie około 40 minut przy temperaturze 80 stopni, 180 stopni to ciasto piekę. No dobra, no to idę. Moje ciasto już gotowe, cały dom pachnie truskawkami, pachnie tym ciastem. Po prostu nie mogę się doczekać, aż go zaraz zjemy. Dziś piekło się troszeczkę dłużej, myślę, że jakieś 5 minut, także widzicie, no jednak czasami trzeba przypilnować go bardziej, ale zobaczcie. Wyszło idealne. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z przepisami, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. No i cóż, subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Nie nagrałam tego. Co, robiłam coś takiego, jak ty zwykle robisz.